Proszę Państwa, zakończyła się 23. Wenta Dobroczynna Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej. Dość specyficzna, ponieważ odbywająca się z uwagi na obostrzenia sanitarne w trybie online, ale efekty tej imprezy naprawdę miło nas zaskoczyły, bo dzięki głównie nabywcom, którzy zaistnieli i zechcieli licytować przekazywane na wentę dobra i usługi, osiągnęliśmy łączną kwotę około 18 tysięcy złotych. Z czego 15 tysięcy z kawałeczkiem będzie przekazane Stowarzyszeniu Arka, które od lat prowadzi piękną działalność na rzecz rodzin potrzebujących dzieci. Natomiast suma 2550 zł, która udało się uzyskać dzięki licytacji lotu nad Świętą Warmią, promesy ufundowanej przez pana starostę olsztyńskiego. Ta kwota zostanie przekazana na pomoc Lence, dziewczynce, która zmaga się z bardzo ciężkim porażeniem mięśniowym i mamy wielką szansę pomóc temu dziecku. Także mieliśmy dwóch wspaniałych beneficjentów. Myślę, że przyniesiemy radość i dobro każdemu z nich. Wsparcie środków zebranych podczas tegorocznej wenty zostaną przeznaczone głównie na wsparcie specjalistyczne rodzin i dzieci, czyli nie tylko zajęcia w ramach świetlicy, ale także konsultacje z psychologiem, z pedagogiem, zajęcia socjoterapeutyczne, które dla części potrzebujących dzieci będą oczywiście bezpłatne dzięki zebranym środkom. Zajęcia specjalistyczne są dosyć kosztowną rzeczą, ale są jednocześnie rzeczą nieodzowną. Koszt pracy specjalisty to wynosi około 100 zł. Natomiast kontakt indywidualny z specjalistą, czy to z psychologiem, czy z terapeutą, czy z pedagogiem jest rzeczą niezastąpioną w sytuacji, kiedy dziecko czy rodzic znajduje się w kryzysie, kiedy potrzebuje indywidualnej rozmowy i wsparcia. Zebrano prawie 15 tysięcy, więc łatwo policzyć, że jest to 150 godzin pomocy specjalistycznej. Jest to bardzo dużo. Jest to bardzo dużo, przyjmując, że średnio na dziecko potrzebujemy od 5 do 10 godzin pracy specjalistycznej, żeby wypracować pewne wnioski, to mamy dzięki temu dosyć pokaźne wsparcie dla dzieci. Ja jestem bardzo szczęśliwa, że tak udało nam się w sumie we dwie wygrać tą licytację. Nie spodziewaliśmy się chyba, że razem polecimy, że dwoma samolotami. Także jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam wesprzeć Arkę, ponieważ jak wcześniej wspominałam, będąc studentką przychodziłam tutaj do pracy jako wolontariusz. Także bardzo się cieszę, że ta cegiełka pójdzie na te dzieci. Ja chciałabym tylko dodać, że ten nasz gest takiej pomocy uważam, że powinien być jak najbardziej naturalny dla wszystkich, którzy powinni się dzielić każdym dobrem, które sami dostają. I dla nas to była wielka przyjemność dołożenia tego swojego grosza do dobrej akcji. Miejmy nadzieję, że nie tylko COVID w tej chwili zaraża, ale też każda dobra akcja będzie zarażała i że dobro będzie się gdzieś bardziej niż te wirusy roznosić wszędzie dookoła. Będzie coraz więcej ludzi dobrej woli, które będą chcieli wspierać wszelkie dobre akcje wiążące się z pomocą już nie tylko dla dzieci, chociaż one są tak bardzo ważne, ale też czyniące wszelkie dobro dla wszystkich. Bardzo szczęśliwi dzisiaj, że finalizujemy w takich okolicznościach 23. wentę dobroczynną, co do której do końca nie byliśmy przekonani, czy w ogóle z nią wystartujemy. Niektórzy mieli wiele wątpliwości, no ale Bóg kocha odważnych ludzi. Trzeba podejmować czasami trudne i odważne decyzje. Może ta nie była taka najtrudniejsza. Po prostu trzeba było kliknąć, założyć konto i wystartować. Mieliśmy z czym licytować, ponieważ z poprzednich went zostały nam dary Narodowego Banku Polskiego, więc to były te monety kolekcjonerskie, to były banknoty, które tak się posypały i znalazły uznanie w oczach naszych klientów. I co tu dużo mówić, wspaniale wszedł w tą wentę pan starosta Andrzej Abako z tą promesą jedną, a potem drugą na przelot szlakiem Świętej Warmii. Bo akurat z tego udało się wydobyć i wygenerować najwyższą kwotę.
która zostanie dorzucona do tego łącznego, która stworzyła budżet tegorocznej Wenty Dobroczynnej, a który w całości będzie wykorzystywany na cele statutowe ARPI. W całości, ponieważ tutaj nie było żadnych już kosztów manipulacyjnych, ponieważ przyjęliśmy zasadę, że wszyscy nabywcy przelewają środki z tyłu nabytych przedmiotów czy usług, bo przelot z samolotem to chyba jakaś usługa jest, atrakcja, wpłacają swoje pieniążki właśnie na Arkę. I może bym teraz przekazała głos jeszcze panu Tomkowi Sztachelskiemu, który na bieżąco śledzi te ruchy na koncie. Jaka to będzie kwota w tym momencie? No, na dzień dzisiejszy śmiało możemy powiedzieć, że przekroczyliśmy 15 tysięcy, co jest dla nas olbrzymią satysfakcją, niespodzianką, dużym zaskoczeniem, bo planowaliśmy przed rozpoczęciem Wenty osiągnąć pułap 10 tysięcy, więc bardzo serdecznie dziękujemy w imieniu całego zarządu, pracowników, wolontariuszy, a przede wszystkim naszych podopiecznych, tym osobom, które zdecydowały się przekazać fanty, swoje przedmioty na Wentę. I równie gorąco dziękujemy tym, którzy zdecydowali się je zakupić, wylicytować za czasami bardzo, bardzo duże kwoty. Jest to dla nas wielka radość, bo za te pieniądze możemy zorganizować indywidualną, specjalistyczną pomoc dla dzieci i rodzin, które wymagają wsparcia, dla osób, które znalazły się w kryzysie, a które to wsparcie było dla nas zawsze bardzo trudne do zorganizowania, które jest bardzo kosztowne. Dzięki tym pieniądzom już teraz, już niemal od początku roku możemy to wsparcie tym, którzy się do nas zgłoszą, zapewnić. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wsparli tą akcję i pomagają Arce, która od samego początku stoi po stronie rodzin i dzieci. Proszę Państwa, nie przedstawiłam naszych gości, uczestników tego briefingu, a są z nami ksiądz dr Marcin Bałdyga, asystent kościelny Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej oraz znany z poprzedniej konferencji, ale wszystkich Państwa nie było jeszcze, ksiądz kanonik Janusz Wieszczyński, proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie, na terenie której Arka funkcjonuje i z inicjatywy poprzedniego proboszcza księdza infułata Juliana Żołnierkiewicza w ogóle ta inicjatywa ruszyła. Proszę Państwa, no żadna impreza nie wyszłaby bez uczestników, bez osób kupujących, którzy dają po prostu swoje pieniądze, czasami naprawdę znaczne pieniądze na zasilenie tej naszej inicjatywy, na to, żebyśmy zrealizowali jakiś zamysł mniej lub bardziej szlachetny, przeważnie to są szlachetne, dobre cele. Ale bez Państwa takich jak Pani Sylwia Hiszpańska, jak Państwo Gulewiczowie, no naprawdę niewiele byśmy ugrali, po prostu nie mielibyśmy tego dochodu. Dlatego no w tym momencie ogromne podziękowania dla Państwa i dla wszystkich, którzy zawzięcie walczyli o prawie każdy przedmiot, który znalazł się w obiegu tej licytacji, tej imprezy. Naprawdę serdeczne podziękowanie, wielki Bóg zapłać, to ogromny dar z Państwa strony. Naprawdę piękne doświadczenie i będziemy to długo pamiętać jako organizacja, bo ja wprawdzie jestem tutaj, nie jesteśmy we dwójkę z Akcji Katolickiej, ale przekażemy tą naszą radość pozostałym członkom, również prezesowi panu Wojtkowi Jurczyńskiemu, który dzisiaj nie mógł być z nami obecny. Panie starosto, proszę bardzo. Dziękuję serdecznie dla mojej koleżanki Bożeny za takie przedstawienie jak gdyby całej działalności Akcji Katolickiej. To rzeczywiście była 23. Wenta. Ja jestem osobiście prezesem parafialnego oddziału w Dobrym Mieście i Powiat Olsztyński to jest taka instytucja, która się mieści na terenie, można powiedzieć, 90% Warmii, czyli 90% działalności archidiecezji warmińskiej. I od wielu lat współuczestniczymy w tworzeniu tego dzieła, którym są Wenty Dobroczynne. To nie jest jak gdyby taki pierwsze nasze działanie, tylko samorząd wspiera działania, które akurat tego dzieła Wenty Dobroczynnej dotyczą, ponieważ beneficjenci znajdują się na terenie powiatu olsztyńskiego. To, że akurat dzisiaj znajdują się na terenie Olsztyna, to nam nic nie umniejsza w tym, że dzieci, które przychodzą tutaj i pomagacie im, to w jakiejś części też pewnie są dziećmi z powiatu olsztyńskiego i mogą uzyskać u was pomoc, one i ich rodziny. W tym roku rzeczywiście wpadłem na taki pomysł, żebyśmy mogli dodatkowo jeszcze oprócz daru, który podarowaliśmy na Wentę, a jest to przelot Szlakiem Świętej Warmii, popromować nasz produkt, jakim jest Szlak Świętej Warmii, który od czerwca 2020 roku próbujemy się przebić poprzez nasz dwuczłonową nazwę województwa warmińsko-mazurskiego.
I o ile nasze województwo jest pięknie znane z hasła Mazury Cud Natury i z całości jak gdyby tego działania w stosunku do pięknych jezior mazurskich, pięknej ziemi mazurskiej, to Warmia jest tak troszeczkę na uboczu, a bynajmniej tak troszeczkę zapomniana. A jest to przecież przepiękny region, zarówno też turystycznie pod względem przyrodniczym, pod względem jezior, lasów, ale przede wszystkim pod względem architektonicznym, pod względem zabytków, ponieważ mamy na terenie tylko powiatu olsztyńskiego 1600 kapliczek warmińskich, które są szczególnym jak gdyby wyrazem mówiącym o tym, że tu jest ta ziemia warmińska, ona się wyróżnia tą kapliczką, ale mamy ponad 2000 obiektów zabytkowych i każdy jest najwyższej klasy światowej. Ja to się śmieję, że jakbyśmy byli w Rzymie, to co 6, co 8 kilometrów mielibyśmy katedrę, a bynajmniej na pewno bazylikę, bo wartość tych zabytków jest tak duża. Nie wspominając już o wzgórzu katedralnym we Fromborku, który ja osobiście nazywam naszym małym Wawelem, z najbardziej znanym warmiakiem, czyli z Mikołajem Kopernikiem, który akurat tam jego szczątki doczesne spoczywają. Kopernik wybrał sobie ziemię warmińską na swoje życie, urodził się w Toruniu. Rywalizujemy trochę z Toruniem, jak gdyby o miano, czyli ten Kopernik jest, ale na pewno z wyboru jest warmiakiem i tego nie da się nam jak gdyby zawłaszczyć, bo tu go mamy na miejscu, w związku z tym jak gdyby cieszymy się bardzo, że on może popromować też na zasadzie Szlaku Świętej Warmii swoją osobą to co robimy. Bardzo się cieszę, ponieważ obserwowałem całą Wentę i tak czekałem, kiedy będzie ten finał licytacji Promesy na przelot. Trochę się już zmartwiłem, bo ostatnia doba była taka smutna, nikt nie chciał licytować, ale wiedziałem, że jak gdyby ten ostatni moment to będzie ten moment, gdzie pewnie ci, którzy chcą się przelecić samolotem, a przelot nie jest dla jednej osoby, tylko dla trzech, w związku z tym można zaprosić swoją rodzinę do przelotu samolotem, żeby zobaczyć nasz piękny region z góry z przestworzy. Dlatego wspomniałem o Mikołaju Koperniku, który jak gdyby badał te rzeczy, które są ponad nami. To tak do ostatniej chwili, ale ostatnia chwila mnie zadowoliła, ponieważ była rywalizacja i tutaj pan Piotr z małżonką się włączył w ostatniej chwili kwotą 2550, ale pani Sylwia go przebiła na kwotę 2600, czyli można powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni, zwłaszcza, że możemy też popromować jak gdyby taki sposób zwiedzania ziemi warmińskiej, że nie tylko z pozycji autobusu czy z pozycji pielgrzyma pieszego, tylko też z lotu ptaka możemy zobaczyć naszą piękną warmińską ziemię. Bardzo gratuluję, że pani Sylwia wygrała. Cieszę się bardzo, mam nadzieję, że pani rodzina będzie zadowolona z tego przylotu. Wybierzemy sobie termin, za chwilę wręczymy tą promesę. Ale tak sobie pomyślałem, że skoro już mamy tak wspaniałych ludzi, którzy chcą przeznaczyć swoje środki na pomoc, na cele szlachetne, to sobie pomyślałem, że i Arka się nie pogniewa, i Akcja Katolicka się nie pogniewa. Jak starosta olsztyński ufunduje drugą promesę na przelot Szlakiem Świętej Warmii, dla drugiej osoby, która wylicytowała poziom 2550 zł, dla pana Piotra z małżonką i zadzwonimy zaraz po... Poprosiłem pana Piotra w ogóle o to, żeby przedzwonił do mnie, dałem mu mój numer telefonu. Pan Piotr przedzwonił, uzgodniliśmy sobie, że pan Piotr się zgadza na to, żeby po prostu przeznaczyć te pieniądze na szlachetny cel. Za to bardzo serdecznie dziękuję. I ten cel będzie trochę inny, ale też dla dzieci, tak? Bo będzie dla Lędki Mazur z powiatu Nidzickiego. Pan starosta Nidzicki bardzo mnie prosił o to, żeby próbować wesprzeć jak gdyby ratowanie tej małej dziewczynki, której przytrafiła się choroba, która jest chorobą nie, jak gdyby dla niej ważącą życie tej małej istoty. Brakuje już niedużo jak gdyby do kwoty zasadniczej, żeby otrzymała odpowiednie lekarstwa. My żeśmy jako starostwo brali w różnych challenge'ach udział, żeby wpłacić też dla niej pieniądze, a jedną z tych dobrych kart tego wpłacania pieniędzy jest to, że te pieniądze znajdą się dzięki Państwu na koncie Lenki. Bardzo się cieszymy. A ja się też cieszę, że osoby te z Warszawy będą miały doświadczenie przelotu Szlakiem Świętej Warmii i mam nadzieję, że w swoim pięknym regionie ziemi mazowieckiej będziecie chwalić swoim przyjaciołom, że można tutaj przyjść do starosty i starosta udostępni swoje lotnisko w Gryźlinach i będzie można jak gdyby potrenować loty Szlakiem Świętej Warmii.
Świętej Warmii, czy też wynając samolot do latania po Szlaku Świętej Warmii. Czyli jeszcze raz Państwu bardzo serdecznie dziękuję i dziękuję Akcji Katolickiej. W tym momencie jak gdyby cała zbiórka bogaca się o 2550 zł, czyli nie jest już 15 tysięcy, a prawie 18 tysięcy zł pozyskanych pieniędzy na 23. wentę dobroczynną Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej. Także Bożenko, gratuluję Ci inicjatywy. Mimo pandemii, mimo jak gdyby trudnego czasu, bo zawsze żeśmy robili z tego wydarzenie w sali koncertowej, gdzie był i koncert, i jak gdyby ta atmosfera licytacji. Tym razem skłoniliśmy się na internetową, ale opłacało się, bo pomaganie na pewno jest czymś dobrym. I także jeszcze raz wielkie ukłony dla Twojego zaangażowania i zaangażowania Akcji Katolickiej w tym dziele. Dziękuję.